Witajcie na kanale Życie Pełne Książek i dzisiaj będzie recenzja książki polskiej autorki Asia Joanna Rampka i Gwiazda Północy, Gwiazda Południa. To jest pierwszy tom serii Mistrz Gry. Jak tu widzicie, w każdym razie może być widać też znaczniki, to akurat nie moje, tylko to około. Ta książka przywędrowała do mnie w ramach akcji na Instagramie Booktour. Przyznam się, że to taka pierwsza moja akcja i cieszę się, że wzięła udział. A wracając do książki, to jeśli chodzi o świat, to przyznam się, że to jest dość ciekawy, to w ogóle fikcyjny świat, no technologia. Raczej czytam, że to jest na podobnym poziomie, co my mamy. No na razie, jeśli chodzi o rasy jakieś fantastyczne czy coś, to na razie nie uświadczymy. Na razie tutaj gatunek fantazy to służy, żeby wykreować inny, obszy, nieznany nam świat. Jest całkiem dobrze zarysowany. Jeśli chodzi o bohaterów, to też, no, ich konstrukcja to przypadła mi do gustu. No, całkiem ciekawe relacje się kreują między tymi głównymi. I im dalej, tym te relacje są ciekawe. Bohaterowie, no mówię, są ciekawi, no, mam wrażenie, że w pewnym sensie silni, na pewno główna bohaterka. Wątki to tutaj mamy intrygi, wątki wywiadu, misji, zbliżające się wojny, czy wątek romantyczny. Tutaj akurat to tak w porównaniu do poprzedniej książki, to ja jestem w stanie ten wątek uwierzyć. No nie jest w miarę wiarygodny, bo to mimo, że mają miesiąc, to już to nie jest tak, że traktują się z wrogością, tylko już na wstępie to już jest taki ta relacja między nimi, między tą dwójką bohaterów ma nabrać rumieńców, to już z założenia ma mieć jakiś wydźwięk romantyczny, więc już można powiedzieć, że od razu do siebie startują, plus nie spędzają, czy główna bohaterka nie spędza czasu na misji czy coś, to właśnie z nim, więc po prostu obydwoje spędzają ten czas bardzo intensywnie, więc a nie tak, że tak kilka scen już kocham cię. Nie, tutaj to jeszcze się tak fajnie, że to jest intensywniej, więc są podstawy, żeby mogło się to, mogło to być no dobrze zrobionym wątkiem romantycznym. No akcja to jest, to test. Kurczę, można powiedzieć, że ta książka jest jak wino. Mówią, że im wino starsze, tym lepsze. I tutaj ta zasada się sprawdza, bo im dalej czytamy, tym książka, w każdym razie dla mnie, była coraz ciekawsza. Pamiętam, że od połowy to było tak, że to dość, naprawdę to już mnie tak wciągnęło i nawet nie zauważyłam, jak przeleciały te 3 godziny. Tym bardziej, że ja jestem osobą, która jak czyta, to potrzebuję ciszy. Plus po 20 to już jestem na tyle zmęczona, że ja nie jestem w stanie skupić się na czytaniu. O, tu przeleciały 3 godziny i patrzę, jest 20:30, więc to po mnie jest rzadkość. Nie, no to chyba już wszystko mówiłem. Naprawdę przy bohaterowi mi przypadli do gustu, akcja, wątki, relacje są ciekawsze, im dalej tym jeszcze ciekawiej. I jeśli chodzi o cenę, to tam najwyższą.
5. 5 na 5. I tutaj, to, żeby dawać taką czynę, to naprawdę to jest rzadkość, a skoro już taką dałam czynę, to znaczy, że naprawdę mi to dobrze weszło, zwłaszcza od połowy, ale od samego początku to tutaj książka wciąga i dalej się zagłębiamy, tym lepiej wciąga. I przyznam się, że to jak skończyło, to żałowałam jednego. Żałowałam jednego, że nie mam więcej tomów. Że no nie mogę sięgnąć po kolejny tom, żeby kontynuować tą historię, więc to... Jak się... Postaram się, żeby to tak mi się ułożyło, żeby pierwszy tom, jeszcze tomów zdobyć i mieć na półce i później znów i przeczytać całą serię. I jeśli wtedy będę musiała zrobić ponowne czytanie pierwszego tomu, to już przyznam się, że zrobię to z wielką chęcią. No to myślę, że tu no nie mam nic więcej do dodania. Powiedziałam wszystko, co chciałam. Naprawdę książka jest bardzo dobra, rewelacyjna i polecam. Szkoda, że to chyba to może nie głupie wrażenie, że trochę za mało się o niej mówi. Że to jest trochę taka niedoceniana. To autorka zrobiła tu naprawdę dobrą robotę. Może są jakieś wady, ale ja nie umiałam ich dostrzec, więc no dobra, to już do następnego razu.